Legenda o Białej Damie z Zamku Lipowiec, spisał Jacek Bańkowski. Dawno, dawno temu biskupi z Krakowa przeznaczyli Zamek Lipowiec na więzienie do poprawy i nawrócenia zbuntowanych księży. Dawne ich dobra, na uboczu głównych szlaków kupieckich umiejscowione, były dobrym miejscem do przetrzymywania zbuntowanych księży kacerzy. Każdy z nich siedział w osobnej celi, mając dostęp do ksiąg świętych i mszy świętej niedzielnej. Wśród wielu księży, którzy pobłądzili, był tam również młody ksiądz Moraw. Czy był nim rzeczywiście, nie wiadomo. Za promowanie wiary husyckiej zamknięto go w lipowieckim zamku. Młody był, przystojny i w dodatku mowę polską znał i dlatego udało mu się otumanić córkę dozorcy zamkowego, strażnika nieszczęsnych więźniów. Młoda to była dziewczyna i pomagała chętnie swemu ojcu w roznoszeniu ciepłego posiłku zamkniętym księżom. Jeden bardzo przypadł jej do gustu. A to mówił o kwiatach, a to o pogodzie i o tym słonku, który ogrzewa wszystkich, i tych dobrych, i tych złych. Dziewczyna zakochała się w młodym księdzu i próbowała wszelkimi sposobami mu pomóc. Przy okazji przynoszenia jedzenia więźniom dostarczała mu prześcieradła i płócienne obleczki na koce do celi, z których splatał sznur. Gdy wykonał już sznur, by opuścić ją z celi po wysokim murze i wrócić do swoich, obiecał nieszczęsnej, że powróci, ożeni się z nią i zamieszkają na zamku, a ona będzie tam panią. Ucieczka się udała przy wydatnej pomocy córki dozorcy. Ją, za pomoc w ucieczce, zamknięto w zamkowej wieży. Wtedy jej ojciec znosić musiał straszne katusze, karmiąc własną córkę zupą z buraków i chlebem z kory brzozowej i odrobiną mąki. Po pewnym czasie, nie mogąc poradzić sobie z nieodzajemnioną miłością, rzuciła się z wieży zamkowej podczas spaceru. Od tej pory przybywa na zamek biała dama czarną karetą, zaprzężoną w 6 czarnych jak noc koni. Wjeżdża na dziedziniec zamkowy, wysiada z karety i rozpytuje o ukochanego, czy aby nie przybył do swej celi i nie przygotował już ceremonii zaślubin. Przybywa tak co rok, w upalną lipcową noc, na pamiątkę ucieczki ukochanego z lipowieckiego zamku. Wielu ludzi widziało czarną karetę, wielu słyszało parskanie zmęczonych koni, tylko niewiernego księdza nikt nigdy nie widział.